Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Dziękuję, że zajrzeliście do mnie dzisiaj w środę. Postanowiłem udostępniać więcej odcinków z tej gry właśnie. Dlaczego? Dlatego, że o to prosiliście, więc macie. Dobrze, pierwsze co, to jedziemy sobie zakupić bodykit, bo chyba mam wystarczającą ilość kasy, żeby takowy zdobyć. W ogóle bardzo się cieszę, że sobie do tej gry wbiłem z tego powodu, że to sterowanie, co nie? Z tego powodu, że dzisiaj miałem naprawdę ciężki dzień w pracy i chcę się odprężyć w fajnej grze. Zamontujemy tu unikalne hamulce. Czy na pewno? A co mi tam? Dobra. Zamontowujemy. Yeah. Ale wiecie, what the hell? Wiecie co, ja lubię te murzyńskie klimaty, tą muzę w tej grze. W ogóle jestem zdziwiony, że pod ostatnim filmem nie pokazały mi się żadne ostrzeżenia od YouTube'a, że tam nadużywam muzyki i tak dalej, że tam jakieś nadużycia są. W sumie ten Lexus fajnie wygląda bez żadnego spoilera, nie? Czy tutaj dostajemy jakiegoś nie, tu chyba żadnego boosta do osiągów nie dostajemy, jak zainstalujemy jakiś tam spoiler, więc to chyba nie ma sensu. Natomiast felgi trzeba zmienić, no bo to felgi. Obniżenia nie mogę zainstalować jeszcze, ale słuchajcie, jest tutaj na przykład taki... O! Jakie felgi? Wow, biorę! Ale zajebiaszcze ozetki! Maski? Mamy maski. Nie no, to teraz to ja... O, ale gdybym miał... O, ten mi się wlot zajebiście podoba. Taki delikatny tutaj, nie pozor... No, tego... Wloty powietrza na dachu nie lubię. Więc olewam sprawę. Bodykity myk. I... Co? Nie mam kasy? Nie mam... Dobra, to ozetki... No kurde, co tu wywalić? A, maskę wywalę. No, niech spieprza maska tam. O, i kupujemy. Ale tak, czy starczy mi kasy na nitro? Bo to jest istotne. O, man. Zobaczcie, ile kasy mi zostało. A jeszcze muszę dużo rzeczy tu pokupować. Ale jestem głupi. Najpierw wizualne części, a potem dopiero to. Ale wygląd też się liczy. Prestiż, dziwko. Zobaczcie, tutaj mamy... Dobra, no to idziemy walczyć. Będziemy zdobywać kasę. Będziemy niszczyć wszystko i wszystkich. Tutaj mamy coś. Wow! Szkoda, że tu nie można obracać kamery. Można się tylko patrzeć do tyłu. Ale to nie szkodzi. Co to jest? To jest radar i tu muszę osiągnąć zajebiaszczą prędkość, ale chyba mam za słabo stunigowanego tego Lexusa, więc może być problem. Zobaczymy. Wow! Jaki problem, man! Iu! Ale czekajcie, ja dostaję za to jakąś kasę, czy nie? Never mind, dobra. Chodźmy na wyścigi. Co tu mamy? Okrążenia? Ale co to jest? Oj, tego wyścigu nie znam. Czekaj, tu się jedzie tak. No, to będzie ciekawe. Tego wyścigu w Wardzie na pewno nie było. Wow. Golfina jedna. RX8. Jest, dobra. I Cobalt SS. No to będzie chyba łatwiej. Ej, ale oni teraz jadą szybciej, zobaczcie. Czy instalowałem spolszczenie? Właśnie, to jest istotna sprawa. Nie, bo ja nie wiem, może u mnie na Windows 8 coś jest nie tak, ale gdy instaluję spolszczenie, no to coś się psuje i w ogóle jest brzydko. A poza tym, tak jak ktoś słusznie napisał w komentarzach, po co instalować jakiekolwiek spolszczenie do tej gry, skoro i tak wszyscy chyba znają te cutscenki na pamięć. Poza tym jest ich, tak jak ktoś też słusznie stwierdził w komentarzach, niewiele. Natomiast bardzo wam dziękuję za podesłane linki. Na większość z nich w ogóle bałem się wejść ze względu na różne programy, które mogły być przypuszczalnie w nich umieszczone. Więc po prostu sobie to darowałem. Natomiast dziękuję, że jednak się zainteresowaliście tym. No i co, jestem pierwszy. Kurczę, wyścig. Ale już się... Już tak nie odstają z tyłu, więc chyba... Właśnie, nie pamiętam jak tutaj to jest. Czy gra sama dostosowuje sobie poziom trudności, czy trzeba sobie na sztywno ustawić tutaj poziom? Zaraz to jeszcze obczaję. To powinno być w ustawieniach w katalogu... w katalogu gracz. Tam powinny być jakieś takie ustawienia gry. Poziomu trudności konkretnie. Zobaczymy to sobie. W ogóle no, właśnie nie było tej trasy w Wardzie.
Ciekawe, bo nawet fajnie się nią miedzie. Chociaż nie jest zbyt szybka, zobaczcie, jest krótka. Coś jak Rosewood. Rosewood. Park Loop, o, jeśli chodzi o długość, tak? Tylko, że tutaj takich prędkości na pewno się nie osiągnie. No może tutaj na tej autostradzie, chociaż tu jest kręto i będzie trzeba zjechać nieopodal. Nie mam nitra, w ogóle beznadziejnie się bez nitra jedzie. Chciałbym sobie już coś powciskać, ale spokojnie, zdobędę tutaj kasiorę i sobie coś... Trzy okrążenia, jaja sobie robicie. Ogólnie to wiecie co? Patrzyłem sobie tego Lexusa, ogólnie chodzi mi o ten model, typ nadwozia, tak ogólnie jego kształt. Nie chodzi mi o wersję silnika, bo to jest wersja IS-300, a są jeszcze IS-200. Ja patrzyłem właśnie sobie IS-200, który wygląda tak samo jak IS-300, tylko ma inną jednostkę, tak? I okazało się, że wcale nie są to drogie samochody, a naprawdę fajnie wyposażone i moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. No, także... No i jest jeszcze problem z eksploatacją. Trochę tam palą i chyba dosyć drogie części są, no bo to jest jednak mało popularny samochód w Polsce, więc... No nic, rozglądałem się tam za różnymi autami i patrzyłem właśnie sobie tego Lexusa i nawet całkiem fajna propozycja, co nie? Okej, pięknie. Wow, i te zdjęcia na koniec, cudownie. Okej. Dobra, mam już trochę kasy zdobytej. W ogóle jak wygląda ta cała mapka teraz? Goddammit. Jest i mapka. Tu mamy to. Czy są jakieś... Ej, tu wygląda sprint. Lap. Okej, to już wiemy. No to. Dobra. Race events. I mamy tak, tu jeden sprint. Ale zajebiaszczy. Ej, ja wiem co to jest. O nie. To jest ten zajebisty wyścig, który ja uwielbiam. To jest Highway 99 and State. A tu mamy... Oj, też zapomniałem nazwy tej trasy. Tu mamy Heritage Heights. Ale nie wiem, ciekawe, że tu nie ma nazw tych wszystkich tras. Tu jest coś, ale zajebiaszcze by było, jakby tutaj była... Jakby był taki sprint w Wordzie, co nie? Bo jest oczywiście trasa Country Club czy Campus Interchange, która prowadzi przez tą autostradę. Ale na razie tam się nie będę pchał, ze względu na to, że... Mam słabo zrobiony samochód i lepiej jakbym sobie włożył lepsze części. Wow, Cadillac. Znowu Golfina. I Cobalt. Lecimy. Okej, okay, udał. Jaki, ej. Ten spoiler w Cadillacu, no nie, no to są jakieś jaja, co nie. Aha, miałem sprawdzić poziom trudności. Options. Player, właśnie. Tu nic takiego nie mamy. Gameplay. Autosave units. Widzicie, tu nie ma nic takiego jak ustawienie trudności. Więc podejrzewam, że z poziomu na poziom poziom trudności będzie się po prostu zwiększał. Tak myślę, no. I prawdopodobnie tak będzie. Ależ... Ja dziękuję. Zachwycam się tą grafiką. Ja patrzę na tą grę przez pryzmat tego, jak ona wyglądała kiedyś, wiecie? I ona dalej wygląda dobrze. Ja powiem wam szczerze, że ja bym chciał, aby Word wyglądał właśnie w ten sposób. Może tam troszeczkę przytunigowany. Ale żeby miał taką właśnie grafikę o takiej kolorystyce, bo Word to jest taki, nie wiem, bardziej nasycony kolorem niebieskim, a tutaj mamy taki jesienny klimat, tak? Opadające liście, żółte liście, taka złota jesień. A w Wordzie jest wszystko tak na niebiesko, tak tego. I poza tym w Wordzie ogólnie bardzo denerwuje mnie, ja już się do tego przyzwyczaiłem, ale bardzo denerwuje mnie to, jak w coś uderzymy, robią się jakieś takie rozbłyski śmieszne i w ogóle. To wygląda niefajnie. Wow! Nie wiem jak ja to ominąłem, po prostu pad sam mi skręcił. W sensie wiecie, te martwe pole nieszczęsne. I pad sam mi skręcił, ominął tego trafika z naprzeciwka, którego nie widziałem. Tu mamy eliminację, więc ostatni niestety przegrywa. Właśnie został jakiś tam gościu wywalony. Ach. Spokojnie, to są początki, ale ja powiem wam, że jak na początki, to i tak te samochody nieźle śmigają w porównaniu do Carbona. Już to zresztą mówiłem, ale i tak jest to dla mnie fajna sprawa. Ja właśnie tak się zastanawiałem,
czy nagrać Most Wanted, bo ja powiem wam szczerze, dużo grałem w tego Most Wanted i pisaliście mi, dużo mi pisaliście, żebym właśnie zaczął nagrywać z tej gry, ale ja tak myślałem, że no, znam już ją praktycznie na pamięć i nie wiem, czy to by było coś fajnego, jakbyście oglądali całą grę w moim wykonaniu. Ale tak sobie popatrzyłem filmiki na YouTubie, popatrzyłem, że jakie to się rozwija prędkości, powiedzmy karerą GT, czy tam innymi koksami i pomyślałem, kurde, chcę to przeżyć jeszcze raz, ale już trochę na lepszym sprzęcie, na lepszej grafice, rozdzielczości, zobaczyć jak to będzie. No i powiem wam, że spodobało mi się, chociaż denerwuje trochę te martwe pole w padzie i nie chce się, bardzo nie chce się przełączyć na klawiaturę ze względu na jednak fajne skręcanie i dodawanie gazu w ilościach, jakich chcemy dodać, tak? Czy hamowanie. Lepsza jest kontrola, mimo tego pieprzonego martwego pola, o którym już chcę zapomnieć i nie mówić więcej. Dobra, Skinny Man. Goni mnie, co mnie goni? Czyżby to był Cadillac? Co to jest? Ej, ale zbliża się. Zaczyna deszcz padać, o Jezus. Dochodziłem, jak widziałem to pierwszy raz w takich ustawieniach maksymalnych w tej grze. Ta droga się fajnie świeci, widać, że taka stylana od tych wyścigów. Taka naoliwiona, można powiedzieć. Fajne to jest, fajnie to wygląda. I może no niektórzy to już pewnie grali w tą grę bardzo dużo. I no takie efekty nie robią na nikim wrażenia, to ja, taki stary wyjadacz, dalej się cieszę takimi drobnymi rzeczami. Mimo że już widziałem gry 100 razy lepsze graficznie, to i tak na mnie to robi wrażenie. Ciekawe czemu. Nie wiem, taki jestem. 2000 USD, pięknie. Dobra, to wiecie co, teraz na pewno będę mógł sobie już kupić jakieś tam ulepszenia typu nitro do mojego samochodu. Tam jeszcze było coś dodatkowo, chyba turbo... Tak, speedbreaker, zapomniałem o speedbreakerze. Turbo i coś jeszcze było. Chyba. A, i zawieszenie. Nie, turbo ja miałem. A zaraz zobaczymy zresztą. W każdym razie nitro się odblokuje i już powinno być sporo szybciej. No i okej, chodźmy sobie do osiągów. Tu mamy silnik. Silnik mamy już zrobiony. Skrzynię chyba też. Tak. I nie mamy zawieszenia na pewno. Proszę bardzo. Zawieszenie instalujemy. 5000 gotówki mam. A oby starczyło... I starczy. Nie, nie starczy. No gówno, kurde. Ach, nie lubię tego. A co jeszcze do kupienia jest? Opony. Opony jeszcze nie odblokowane. Tutaj hamulce mam. A turbo? Nie, dupka. Co muszę? Aha, 14 muszę pokonać Taza, czyli następnego na liście. Dobra. Ale no nitra nie zainstaluję. Co lepsze, nitro czy ten? A, wywalę chyba. Wiecie co wywalę? Zawieszenie. Pyk. I dobra. Nitro jest ważniejsze od zawieszenia. I pięknie. O nie. Dobra, jedziemy sobie teraz, jak już mam tak zajebiście stuningowany samochód. Chodźmy sobie na mój ulubiony sprint, czyli Highway 99 End State. Mustang się pojawił. Clio V6. I Fiat, jak to się nazywał? Jakiś tam Fiat, Fiat Punto, o. Właśnie, tu jest Fiat Punto. Wow. Fiat Punto. W ogóle, co ciekawe, ja zawsze myślałem, że w Clio silnik jest z przodu. Ktoś mnie w komentarzach oświecił, że jednak jest z tyłu. Tak się zastanawiałem, czy on jest tam umiejscowiony. Chciałem kiedyś te Clio V6 zobaczyć w rzeczywistości. Chciałem zobaczyć, jak ten silnik jest tam umiejscowiony. Chociaż też nie jestem jakiś tam, nie wiadomo, jakimś znawcą tych wszystkich wersji silników i tak dalej. To jednak z ciekawości, gdzie oni to wpieprzyli, tak? Czy kierowca nie ma jakiejś tam osłony przed tym silnikiem, przed dźwiękiem tego silnika, rykiem czy wstrząsami? No po prostu jest tak od razu za fotelem, co i tam brzęczy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to może być ciekawe. Zobaczę sobie dzisiaj, jak to wygląda.
O, pierwszy raz Speed Breaker. Rowery! O, ominąłem. Dobrze, udało mi się ominąć rowery. Ale paskudnie mi wyszedł ten zakręt. Goni mnie kryjówka i wyprzedzi mnie w końcu. What? No co ty robisz, trafik? Ej, mieliśmy obalać mity w NFS World. Ktoś powiedział, żebym obalił mit odnośnie wściekłych trafików i sprawdzić, czy jakieś tam trafiki się na nas po prostu mogą uwziąć podczas wyścigu. I tak, okazuje się, że są takie trafiki, które specjalnie skręcają nam pod zderzak. Wow, ale to wygląda. Pewnie się zastanawiacie, czy wy oglądacie tą samą grę, w którą ja gram, skoro mówię, że to ładnie wygląda. No ale podoba mi się po prostu. Ile? Dwie paki już lecę, ładnie. Nie, no to jeszcze nie jest prędkość. Jak będziemy lecieć cztery paki, to wtedy możemy powiedzieć, że o, Lucek zaszalał. Wow! Kurde, myślałem, że go ominę. ...88% i tu już będzie końcówka. Wow! Co powiecie na to, jakby w Wordzie było właśnie takie nitro o takiej mocy dla wszystkich samochodów, jak właśnie w Need for Speed Most Wanted? Zaraz wam coś o tym jeszcze opowiem. Ja właściwie więcej gadam o Wordzie niż o Most Wanted, ale te gry mają tak naprawdę wiele ze sobą wspólnego, tak? Tu mamy jakiś kolejny sprint, ale teraz pojedziemy sobie bramki. Wow. Dobra, jedziemy, nie będę udawał, że nie wiem, o co chodzi. Musimy przejechać po prostu w określonym czasie wszystkie bramki, o. Tak, na temat Worda. Kiedyś było tak, że był Mark Develis, taki deweloper, no jeden z deweloperów Need for Speed Worda, i on był też, on jest ogólnie też kierowcą takim wyścigowym. No ale mniejsza o to. I było mówione, ogólnie bardzo dużo osób skarżyło się kiedyś na to, że w Wordzie niektóre samochody mają mocniejsze nitro, a niektóre słabsze. I na przykład kiedyś bardzo mocne nitro miał Nissan Silvia, a na przykład już Golf R32 miał te nitro słabe, tak? Gdzie to w ogóle nie miało żadnej logiki. Ogólnie Silvia była najlepszym samochodem w klasie pierwszej, bo kiedyś były trzy klasy. T1, T2 i T3. Więc w klasie pierwszej Silvia była najlepsza i miała te mocne nitro. Jeszcze Murcielago chyba tam miało mocne nitro. No, tak jakoś tak było. BMW M3. I w każdym razie, co było ciekawe, mówiono, że no to dobra, to teraz zrobimy tak, że wszystkie będą samochody miały taką samą moc nitra, te mocniejsze będą miały zmniejszoną moc nitra, a te słabsze będą miały mocniejszą, no ogólnie, żeby wszystkie były samochody wyrównane, tak? I no i dobra, przyszedł patch, okazało się, że Silvia ma słabe nitro, ale po jakimś tam czasie pojawiła się Toyota Corolla, która już miała hardkorowe nitro, tak? I znowu było tak jak poprzednio, że na przykład ZR1 ma słabe nitro, BMW GTS ma mocne nitro, no i to takie moim zdaniem niefajne. Nie wiem, czy to mocne nitro dawano samochodom, które miały słabe osiągi ogólnie, żeby zrekompensować coś, czy... Nie mam pojęcia, ale dla mnie to było zupełnie głupie. W ogóle te power-upy, system power-upów jest głupi moim zdaniem, niefajny. Z tego względu, że no... Jakiś slingshot... Nie, lepiej by było dać po prostu... Jak to się nazywa? Strumień aerodynamiczny, do którego wszyscy są przyzwyczajeni. Aj tam. Nie ma co dużo mówić, tak? World jest jaki jest i też jest fajną grą, ale... Niektóre rzeczy mi się w nim nie podobają. A, właśnie! Pisaliście, żebym wziął sobie Toyotę Supra jako następny samochód. Byłoby super zresztą, bo... Supra to nie jest ta sama... Supra w Most Wanted to nie jest ta sama Supra, co w Wordzie. Mam nadzieję, że was nie denerwuje to, że tak dużo nawiązań jest w moim komentarzu do właśnie Worda. O, tutaj też skręcamy. Jak ta trasa się nazywała? Ja kurczę, nie mam dziurę w pamięci. Czy tu można skręcić?
Nie, jedziemy prosto. Niestety nie ma tego skrótu, ale później on będzie na jakiś... Ta trasa będzie wyglądała trochę inaczej i ten skrót będzie dostępny. Wiecie, to takie skakanie, nie? Ten fragment jest wycięty z North Bay and Harbor, ale tu już zaraz skręcamy ostro w prawo. Tu. Pięknie. Nitro się jednak przydaje. Nie wiem czy wiecie, ale nitra... What the hell? Co to było? Nie wiem czy wiecie, ale nitro najlepiej używać w... przy rozpędach, tylko i wyłącznie. Jak jedziecie z pełną prędkością albo blisko pełnej prędkości, to nie ma sensu nawet włączać nitro, bo po prostu to jest marnowanie go. Nitro tylko i wyłącznie na rozpędy, po zakręcie, po wyjściu z zakrętu. Tu już oczywiście macie odpowiednią przyczepność, no bo jeśli wychodzicie z zakrętu, wasz samochód jeszcze gdzieś tam go zarzuca, czy driftuje, czy coś, no to oczywiście nie ma sensu tego nitra używać. Najlepsze czasy zawsze osiągacie, gdy używacie nitra po wyjściu z zakrętu. Okej, okay, i kolejny wyścig będzie zaliczony, 90%. What? Policja? O, no to się zabawimy. Od razu wykonamy sobie te... O! Oh. Od razu wykonamy sobie misje policyjne. Zobaczymy, co to będzie tym razem. Aha, muszę rozwalić coś, tak? Ileś tam kasy zdobyć za rozwalenia. Co to jest? Chyba jakieś punkty, kurde. Chciałem jechać prosto, ale tutaj jest zablokowane. Gdzie ta policja? Gdzieś mnie widzi, ale ja ich nie widzę. Okej, no zobaczcie, tutaj pasek chociaż działa jak powinien. Kurde, jest inaczej trochę. Możemy jechać nawet 200 na godzinę i policja dalej może nas łapać. No to uciekamy przed policją. Okej. Okay. Ej, on jedzie coraz szybciej. What the hell? O kurde. O, jednego zabiłem. What? A ja go nawet tak mocno nie dotknąłem. Tutaj jeszcze te flary czy race się palą. Kurde, ale ta Victoria jest szybka. Wow! Jadę na nitrze, a oni tak samo koło mnie bez używania nitra jadą. Chodź tu. A, masz. Mhm. Trafiki pomagają policji, no tak ja się nie bawię, nie? Dobra, complete. Jedno coś ukończyłem, ale nie wiem co to właściwie było. Chyba jakieś... nie wiem jak to się nazywało zresztą, nie będę tutaj kozaczył. Rozwalimy coś im na łby. O dobra, i wszystko zaliczone, możemy uciekać. Wow, pięknie się sam rozwalił, jak cudownie. To musiało fajnie wyglądać z trzeciej osoby. Tak z boku jakoś tam, no. Szkoda, że nie ma takiej kamery, albo że nie można powtórzyć niektórych momentów. No, moi przeciwnicy z poprzedniego wyścigu jadą gdzieś sobie tu jeszcze. God damn it. Tutaj zaraz będzie kryjówka. I tam się skitram. Okej. I gotowe. Zaliczone. Hey, what's up? It's Mia. Mia. Dobra. I teraz tak. To już mamy zaliczone, to mamy zaliczone. Race events. Tylko coś jeszcze tutaj trzeba załatwić, tak? Kamienie milowe mamy załatwione poza radarem, czyli radar sobie zrobimy teraz, myk. Mam trochę nitra, więc spoko.
Kao jaką muszę mieć tu prędkość. A! I tak zaliczyłem. Okej, okay, super. Dobra. Teraz tak, to już... O, man! Zobaczcie, już mogę z nim jechać. Ale jeszcze jeden wyścig mi został. Co ja tam miałem wsadzić? Aha, zawieszenie. Heritage, no to pojedziemy sobie Heritage. To jest fajny wyścig, naprawdę. Audi TT się pojawiło. Nowy samochód. Znowu mamy Cadillaca. I lecimy. Pięknie. Strasznie lubię ten wyścig, tylko że to są za wolne samochody do niego. Tutaj naprawdę dobrze radzą sobie wozy ze słabym nitrem, a które mają jakieś tam dobre osiągi. Kurde, znowu World. Nie wiem, ten World Mini nie wyjdzie chyba z głowy przez całą tą serię w Most Wanted. No trudno się mówi, jestem lucek. No tutaj zawsze w Worldzie jest mnóstwo trafików, ja jakoś... Tutaj nic nie ma, ja jakoś zawsze miałem z nimi problem, żeby ich ominąć. Chociaż trzeba się po prostu trzymać bardziej chodników, tak? I... Wtedy jest bez problemu. Ja nie wiem, kiedy w końcu będę miał takich przeciwników, z którymi będę mógł się tutaj równać, bo... Jak widzicie, jest teraz tak łatwo, chociaż to jest dopiero drugi gościu na czarnej liście od dołu, tak? Więc nie ma się co dziwić, że oni są tacy słabi. No ale w Carbonie też tak było na początku, że wszystkimi wygrywałem, no a później był Zong, więc trzeba mieć się na baczności. To tak, włożę sobie zawieszenie do Lexusa i polecimy atakować kolejnego typa z czarnej listy. Pana Talizmana. No i powoli kończymy ten wyścig. Naprawdę bardzo go lubię, chociaż mówię, jeszcze Lexus nie jest na tyle szybki, żeby naprawdę cieszyć się nim w pełni. No ale dobra. Teraz lecimy sobie do garażu, zamontuję jeszcze nową część. Okej, instalujemy zawieszenie. No, kasy teraz to będę miał wystarczająco, więc spoko. I hop. Dobra. Teraz Lexus powinien normalnie wymiatać. Czy on jest niższy? Chyba tak, bo jak się zamontuje tutaj zawieszenie, to samochód się automatycznie obniża. Dobra, no to chodźmy sobie pokonać mojego rywalsa. Challenge Rival. Lecimy. Sprint, sprint. To uwielbiam. Ohoho! Gliny nie wiedzą, gdzie on jest, a on jest pod mostem. Lexus kontra Lexus. I który Lexus wygra? Trochę pikseloza z tym malowaniem, ale dobra, przeżyjemy. Różne samochody nie wyglądają jak pudełka od zapałek. W sensie kwadratowo, nie? O, szesz ty, ale ciśnie nitrem. Talizman, talizman. No już ja mu wymyśliłem jakieś imię, więc coś tutaj znaczy na tej czarnej liście. Zobaczymy, czy będzie taki cwaniak zaraz. Jak skończy ostatni. O właśnie, ciekawe, czy tu się da przejechać przez... Nie da się, nie da się. Dobra. I... Pieprzona pizza. O, oh man. Mało brakowało. Tu jest ten skrót, o właśnie, on jest tak potrzebny jak świni siodło. O, o. No i dupa, tu już będę wolno jechał. Źle wykorzystałem nitro, powinienem tutaj po tym mega skoku dać mu fulla. Ale nie, niestety nie wyszło. A ciekawe, ile właśnie teraz ten Lexus wyciągnie maksymalnie, jak myślicie? Trzy paki poleci? Gdzie tam? Ja obstawiam, że 270 to już tak max, że max. A zaraz zobaczę, jak mu pociśnie tam na tym, na prostej, znaczy tej takiej prostej, że krzywej. No powinien trochę polecieć. Może pyknie te 270, ale z tego co widzę już tam 240 już się tak lekko dławił, więc może być problem.
pojadę zewnętrzną, żeby mieć większą prędkość. Tu i tak już jest 70%, więc... Dobra, 200, 20, 30, 40 i 70. Ach, niech coś, 280 nie poleci, szkoda. No ale i tak, zgadłem, że 270. No to fajnie. Dobra, talizman. Przegrał pierwszy wyścig, został jeszcze tylko jeden. Lecimy. Rosewood Sprint? Co to było? A już jak cwaniakuje. Ej, nie ma świateł włączonych znowu. Co oni tak? No dobra, już włączył, dobra. No co oni z tymi światłami? Ja nie wiem. No nic, szepruj! A dobra, wyprzedza mnie. A da się ich spychać? O! Nie udało się. O! Jej, mało brakowało. Dobra, tu spokojnie, bez nitra. Jaki co, bro? I przed zakrętem nitro. Coś ty oszalał? O, teraz ładnie ciśnie. No, no, daje radę. Czerwone felgi pasują. Chyba do szelków, do kalesu. No dawaj, wujek, ciśnij tam. 20-30%. Łe! No i co? Jak mnie hamuje specjalnie. Dobra. Dobra, jak skoro. O! Skoro on mnie ramuje. No, ja zaraz tutaj też zadziałam. Spokojnie. Jak lamersko hamuje, no, przed zakrętem. Dobra, uwaga. Uch! Jaki spryciarz! Dobre, dobre. Sztuczna inteligencja. Nie no, ale jakoś tam ominął. Nieźle. Okej. Mogę mu pączka spuścić, ale za blisko był. Dobra, tu będą zakręty. Jest skrót? Jest skrót. Lecimy skrótem. Pojedzie skrótem? Aaaa! Pojechał naokoło. On jakiegoś speeda dostał. Tak szybko pokonał te zakręty, jakby nie wiem. Dobra, tu weźmiemy tak. Pięknie. No dobra, teraz pokonał dobrze. Ja go tam obserwuję, patrzę, czy on czasem nie oszukuje. Bo wiecie, że to... A, ten cały catch up sprawia, że ci nasi przeciwnicy oszukują niestety. Przyspieszają dziwnie, dziwnie zakręty biorą. Pamiętacie akcję z Undergrounda 2, czy nie pamiętacie? Kurde, cheatuchy jedne, głupie. Dobra, 100% pokonałem talizmana. I teraz losujemy. Czy brać jego samochód? Czy to się opłaca? Zaraz zobaczymy. Dobra. Na pewno biorę do osiągów. Zawieszenie. Nie, to nie chcę. To też nie chcę. Wezmę co? Nie chcę tego jego samochodu. I się na pewno samochód wylosuje. Jest jakieś oszustwo. O, grubas teraz będzie. Vic. Vic, Victoria. Wiceprezydent. Vi. Nie wiem. Ah. Kierownica, przykuty do kierownicy, to ma być coś. To co, super zgarniamy w następnym odcinku, nie? I super będziemy już śmigać. Chociaż nie, jak się odblokuje coś fajnego. Nie no, super trzeba mieć, to jest koniecznie. O! Wow! O. Dziękuję. Aha. Wow. Skąd on tu się wziął? You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Mia, I don't know what your game is, but I'm gonna find out. You can't ride this sucker's hype forever. Ooh! Turns out,
No more free rides, I know you like it. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. No cześć, miau. Znowu miał stanik. Znaczy nie, to są takie topy chyba. Nie znam się zresztą na ciuchach kobiecych. Dobra, kto to jest w ogóle ten rok? To jest, podejrzewam, jakiś grubas, który... Dobra, dosyć z tymi grubasami. Grubasy też są spoko, ale... To jest pewnie jakiś koleś, który bez przerwy siedzi przed kompem i organizuje wyścigi. What the hell? A, już myślałem, że to jakiś samochód na imprezę tu stoi. Tak stoi, że stoi. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o Most Wanted na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. A tymczasem bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.